Jak widać, jesteśmy na Unii, udało mi się już wyekspić 86 poziom. Czyli brakuje mi tylko 14 poziomów na setny level, który planuję jak najszybciej wyekspić, czyli po prostu z 1 miliarda do chyba 1,5 miliarda zwiększył się limit złota. I wtedy będzie naprawdę fajnie, dobra. Poza tym, jeśli chodzicie po Itchan, mogliście zobaczyć, jak udostępniam linki na swój profil, oczywiście. Mogliście tam już wcześniej właśnie zobaczyć, ponieważ świat w Kantorze jest już dostępny od bodajże 2 dni, że po prostu jest on... funkcjonuje. Jest on oczywiście w grupie trzeciej, wszystkie przeliczniki odpowiednio pozmieniałem i mam nadzieję, że spodobała wam się opcja wymiany na ten świat oraz tego świata. Dobra, tyle to w sumie słowami wstępu. Na dniach planuję jakby to ująć kolejne 3 światy. Jakie to możecie się domyślić, albo możecie strzelać w komentarzach, jeśli traficie, to powiem wam, że macie rację. Jakoś na następnym tygodniu myślę, że już jeden albo przynajmniej 2 z tych 3 światów zrealizuję i dodam je do Kantoru. Plus dla was, plus dla mnie. Więcej światów zawsze fajnie. Dobra, lecimy do konkretnego materiału. Chciałem wam dzisiaj wrzucić na materiał te 2 legi, między innymi, oraz jeszcze tą legę na innym świecie. Ale no niestety jeszcze musicie poczekać. Zapraszam. Jesteśmy na klasiku aktualnie. Tak doszedłem do wniosku, że na każdym świecie, prawie każdym, zalegają mi jakieś takie śmieci, jak na przykład tutaj pierścionek z Przewa, jakaś zbroja Hera, trochę Unii Zwojów. Tak postanowiłem, żeby czemu by nie wejść na każdy ze światów po kolei i nie wystawić wszystkiego. Zobaczymy. Tylko nie wiem, czy od jednego kanału chcecie, jak to zrobić. Dylemat życia. Dobra, sprawdziłem tak mniej więcej ceny, to jest trochę warte, wystawimy za 4 dychy. Okej, to było chyba gówno warte. Dalej klasik oczywiście, wystawimy za 1M. Takie wietrzenie magazynów, to było 100k warte, więc no syf. Dobra, zostały tutaj zwoje, bo tego to chyba się nawet nie opłaca, aby się wystawić za 1M. Zostały zwoje. Swoje jak zawsze są warte. Swoje są zawsze w cenie, powiem wam. Po 1M. Wystawimy wszystkie po 800-700k. Myślę, że pójdą, bo to są zwoje praktycznie do Andarum. No i dobra. Wystawione. Tutaj jeszcze wystawiłem mistrzów... album mistrzów gry od 1K. Oraz fajna jest miksturka. Na 150k leka raczej. To już wystawiłem od 1K. Nie chcę, jak ktoś wygra tanio. Lecimy dalej na świat, na Gefion, myślę. Jest i Gefion. Tutaj trochę się sytuacja komplikuje, dlatego że są 4 itemy eventowe u mnie. Ich na pewno nie znajdziemy na aukcji. Dodatek, który zawsze się mnie pytacie, żebym wyszukał itemek, to jest znajdź itemek na aukcji. Wystarczy pisać znajdź. Instaluj F5. Dawaj, 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 dawaj. No i jest. Dobra. Tutaj jest taki fajny, miły pan. Można go sobie przesuwać. Jest na aukcji za 20 milionów. A tak to nie ma. Dobra, wszystko wystawimy od 5 milionów, myślę. Może coś pójdzie, może nie. To jest Gefion. Te aukcje. Ja to robię teraz chwilę przed publikacją filmu. Jest 17:30. 18 stycznia. Dobra, Gefion załatwiony. Kolejny. Hutenka. Dzisiaj kupiłem za 54 miliony na Jarunie. Takie coś. Liszki. Tego chyba nie wystawię raczej. Plus mam łuk z handlu Hymgonsa. Za 55 milionów chętnie bym je sprzedał, tyle że nie przez aukcjonera. Próbuję je sprzedać na czacie. No i niestety nie poszło od razu na hutence. Myślałem, że może pójdzie, może będzie też szczęście, ale jednak nie. Tutaj też by się dodatek w sumie przydał. Nie ma, brakuje. F5, szybciutko. Dobra, wyszukujemy wszystko. Takie coś jest, po 1M, takie coś nie ma, będzie po 1M i takie coś też będzie po 1M. A tutaj są z gwiazdki, itemy, niezwiązane. No to jak to się mówi, wszystko wystawiamy za 1M.
To jest świat Jaruna. Tak, takie tam wietrzenie magazynów. Tak to jest, jak po prostu nie ma się czasu, żeby po prostu wszystko po jednym czasie sprzedawać. A po prostu zalegają takie gówna. Dobra, jest kataha, można to poznać po dwóch lekach w torbie. Tutaj już wystawiałem wcześniej te itemy. Wczoraj. Zostało jeszcze do tego to. Warte zdyszkę. Ustawmy. Mam gdzieś filmy nawet, jakie kupowałem, ale po prostu nie opłaca mi się wrzucać. Ustawmy co. To jest za 10, czemu by nie, jak już jest wpisane. To chyba było słabo, tak. I stawmy za 4. Szybko sprzedać, pozbyć się złomu z torby i spokój. To też wystawmy za 4. Tak. Szybkie sprzedawanie ze mną. Nie wiem ile to warte, wystawię za 1. Pewnie z 500. A to związane. Dobra, i moje dwie legi. Kupione, nie mogę wam na razie powiedzieć, póki nie pójdą za ile. Ale są zniszczone i czekają sobie na nabywcę na kataha. Może pójdzie niedługo, więc wstawię wam filmik z nimi. Lelwani. Ale odcinek będzie mało ciekawy. Takiego czegoś nie ma? Nie ma. Te itemy dzisiaj kupiłem za 65 milionów. Nagrywałem chyba nawet, nie jestem pewny. Tak, nagrałem. Za 65 milionów. Pójdą, zaraz wam w sumie mogę wstawić, albo nie, nie wstawię wam tego. Liczę, że sprzedadzą się jako za 90 w sumie. Tego nie ma, wystawmy, odpięciłem. 15 kup teraz, może coś, ktoś się skusi. Takie coś, TM wystawmy za 1,5. No i dobra, wszystko. Trafiliśmy na Zemynę, na Majunie, Nomadzie, Telewelu i Tarchuni nic nie było, poza hajsem do wymiany na Majunie. Tutaj na Zemynie mamy koronę, myślę, że warta tak za 12M będzie. To w sumie tutaj nie za dużo. Dobra, Zorza, tutaj już bardziej na bogato. Z tego co pamiętam, to kupiłem za chyba 14 milionów. Aktualnie chodzi po 20 na aukcji, teoretycznie. Czy chodzi, czy nie, to ja nie wiem. Wystawię za 18,5. No i dobra. Zbrojki nie pamiętam. Skąd ją mam, za ile, nic, nie wiem. Wem. Z 1K. Tak, czemu by nie? Łuk. To coś warte? 4M. Spoko. To wystawmy za 4M. Niech będzie licytka od 1K, czemu nie? Te dwa raczej wątpię. To zróbmy tak samo. To. Niech pójdzie. Okej, zostały nam 4 itemy. Ja pamiętam je. Kupywałem je jakoś 3 tygodnie temu za 63 miliony, jeśli się nie mylę. Wtedy akurat były wyzwania eventowe. O, już teraz ceny podskoczyły. Fajnie. Tyle, że to stoi gównianie. 6. Ale to usuniemy. Dobra, i teraz po kolei. To jest za 55 milionów, wystawmy za 48. Zbrojka 30 albo 28, lepiej. I jeszcze naszyjnik był chyba po 33, 32, 19. To wystawmy za 18, wszystko z ósemkami. No i dobra, tyle tych itemów jest. Jeszcze można podlecieć w sumie na Pandorę. Na Pandorce sytuacja troszeczkę się komplikuje, bo tutaj jest sporo tych śmieci. No właśnie. I one są gówno warte w końcu Pandora. Dobra, zobaczmy, czy coś jest w ogóle coś warte. Chyba tak, chemiki po 4 miliony. Załóżmy, że są. Dobra, wystawiamy normalną cenę i od 1K, jak będziemy coś wystawiać. Tutaj był jeszcze drugi chemik taki, wystawimy od razu drugi. I kapturki, o, podrożały. 40 i od 1K. Więc jak będziecie chcieli, to po prostu możecie sobie tutaj zalicytować. Może wygracie jakoś tanio. Kamyczek. Kamyczek nie mogę sprzedać, bo to nie mój. Dostałem go, żeby sprzedać, ale z zyskiem.
Nie ze stratą. 2 miliony, 2 miliony. To też 2 miliony. To chyba też za 2 miliony. Ta, wystawmy za 2. Jedno, drugie. Niech ktoś będzie zadowolony. To jest od zimna, kurczę, to jest więcej warte na pewno niż tyle. Dlatego to jedyne zostawię. To 40 milionów. Mogę w sumie razy 2 wystawić. Nie zorientowałem się. Budki na 260, ale ja mam tego zoomu, nie? Musicie przyznać. 2 miliony. Krótko i na temat. Teraz już za bardzo chętnie skupuję, ani nic takiego. Bardziej na legach się będę skupiać. 38 milionów. Nakup teraz. I dobra. O, fajnie. 16. Mega by było, jakbym się w każdym jakoś tak pomylił, żebym dawał złą cenę. To chyba dostałem gratisa do czegoś tam. 34 miliony. Minimalnie niżej niż są na aukcji tak normalnie. 4. To pewnie gówno warte. Tak, dokładnie zgadłem. Okej, okay, był minimalny problem z połączeniem. Z połączeniem, z nagrywaniem, co ja gadam. Dobra. To wystawiamy. Tego pewnie nie ma na aukcji, a nie jest, kurczę. Nic nie warte. To też jest, też kurczę, teraz są itemy nic nie warte. Już się trafiły. 500k. Jedno, drugie. Trzecie, piąte i dziesiąte. Talizman. 5 milionów, spoko, wystawimy za 4. I to praktycznie tutaj wszystko, bo to jest warte tyle co nic, że to mogę w sklepie albo wyrzucić, albo coś. Wyrzucić może bardziej. Lepiej na tym wejdę. Dobra, wywalamy. I jeszcze tak, można zobaczyć zwojki. Zwojki ostatnio próbowałem sprzedać jakoś po chyba 3 miliony, nie wyszło. Licytują te tylko po 1000, czy coś jeszcze? Jeszcze kaptur wszedł, jedeidowy. Więc tego na pewno nie zabiorę już z aukcji, się nie martwcie. Dobra. Działasz czy nie działasz? Nie współpracuje ze mną. Dobra, już współpracuję, nie ma tego na aukcji, ale są halcedonki, są zawsze. One były, są i będą jeszcze po nas. Tylko za jaką cenę je wystawić? Wcześniej wystawiałem za 500, za 600. No, tak myślę, po 600 je powystawiam. No i to w sumie jest tyle zwietrzenia moich magazynów, jeszcze główki zbiera. Nie za dużo ich jest. Kuźwa, 3 za 500k. Co tu się dzieje? O kurczę, jestem bogaty dzięki nim, jak to się zalicytuje za tyle. Dobra, to w sumie tyle z mojego wietrzenia magazynów. Zobaczymy za ile pójdzie na każdym świecie, ale to w następnym odcinku dopiero. Dobra. To co, do zobaczenia. Cześć.